Ludzie na świecie. Szkoła nie musi być nudna. Khan Academy angażuje wszystkich. Intel i Khan Academy obiecują zapewnić darmową, doskonałą edukację każdemu i wszędzie z pomocą techniki. Mogę zobaczyć? Przełączniki w porządku, ale to musisz przylutować na nowo. Carl Wendt, szef Discovery Lab w Khan Academy. To świetna metoda umożliwić dzieciom samodzielne uczenie się. Czujnik pokazuje, kiedy przechodzi piłka. W Discovery Lab uczniowie poznają materiał na ogół samodzielnie. Pomagają im nasze filmy wideo, darmowe i ogólnodostępne. Pomaga też nauczyciel, który podchodzi i objaśnia. Poznawanie nauk ścisłych, matematyki, okazuje się świetną zabawą. Skleiłaś to, a potem zlutujesz? Nazywam się Shelley SQ. Jestem prezesem Fundacji Intel. Wierzymy w nauczanie projektowe. Pomaga ono rozbudzić w młodzieży zainteresowanie naukami ścisłymi. Ucząc się z zaangażowaniem, eksperymentując, próbując, poprzez porażki i sukcesy, zdobywasz wiedzę na całe życie. Co się dzieje w środku? To jest przełącznik, który włącza i wyłącza. Za pomocą tego programu uczymy dzieci myślenia. Budzimy zainteresowanie przedmiotem. Uczniowie zdobywają umiejętności, dzięki którym tworzą coś nowego. Próbujcie, ryzykujcie, mylcie się. Zobaczcie, co idzie wam dobrze, a my pomożemy zlikwidować niedociągnięcia. Konstruujemy teraz robota do wyścigu. Jest trudno, ale wesoło. Start! Żeby pokonać ten labirynt, trzeba zbudować szybko reagującego robota. Musicie wiedzieć, jak jego elementy działają razem. Czasami robot się zacina, szwankują silniczki, przewody. Labirynt zagłady można pokonać, ale musicie być wytrwali i stale ulepszać swojego robota. Szczęście, że wspiera nas Intel. Umożliwił wielu dzieciom kontakt z Discovery Lab, gdzie uczą się być twórcami, a nie tylko konsumentami. W Intelu wiemy, jakie to ważne, by docierać do młodzieży w całej społeczności. Od tego zależy przyszłość. Dzięki Discovery Lab uczniowie pokonują przeszkody, do których kiedyś by nie podeszli. Ten program budzi ciekawość świata i pragnienie zmian. Kto wie? Może młodzi konstruktorzy Żuczka kiedyś wymyślą coś, co odmieni życie wszystkich. Dlatego bardzo nas cieszy udział w takich programach.